Witam Państwa z Wrocławia. Jest 5 listopada 2015 roku. Potrzebne jest zrobienie kompilacji z tego filmu, który wczoraj umieściłem na Królewska TV. Emerytyczni iluminaci, masoni postawili w USA statuę Lucyfera i kradziony z Egiptu obelisk szatana w Nowym Jorku, czyli tak zwaną statuę wolności, dlatego że YouTube blokuje zarabianie na tym filmie, ale też z innych względów znajomi zgłaszają, że chcą polskie filmy, a nie amerykańskie. A więc Siedem pojawia się raz po raz. Gdy mamy do czynienia z masonami, dzieło przypadku możemy wyeliminować. Czy iluminaci przeniknęli do struktur organizacji wolnomularskich? Tak, proszę Państwa, chodzi o... Na początku tego fragmentu, który umieściłam, chodzi o numer 7. Teraz Państwu pokażę George Clooney. Hollywood, znana gwiazda. Jaki on tutaj ma numer na koszulce, widzicie Państwo? Zaś w islamie jest mowa o 7 niebach i 7 wrotach piekieł. Siódemka pojawia się w każdej z wielkich religii. Widać to również tutaj na okładce Miłosne Gierki. Pojawia się raz po raz. Gdy mamy do czynienia z masonami, dzieło przypadku możemy wyeliminować. Czy iluminaci przeniknęli do struktur organizacji wolnomularskich? Skoncentrujmy się przez chwilę na powtarzającym się wzorze, dodatkowym celu. Za chwilę spotkamy się z człowiekiem... Zatrzymajmy się na chwilę, dlatego że jeszcze przedstawię zmianę tytułów. Miłosne Gierki nazwano to po polsku, ten film. A po angielsku zupełnie inaczej. Gdyby tytuł został prawidłowo przetłumaczony, powinien być przetłumaczony jako Skórzany łeb. Dlaczego on został tak zmieniony? W ogóle kwestia to jest inna jeszcze kwestia zmian tytułów. Państwo widzicie po angielsku ten tytuł w oryginale. Kwestia tytułów to jest jeszcze inna sprawa. Ale czego polscy masoni tutaj boją się najbardziej? Ano, przedstawia ta grafika. Tutaj tematem tak naprawdę głównym tego filmu, który zrobiłem wczoraj, o nemrodycznych masonach z USA, którzy postawili statuę Lucyfera. Tak naprawdę chodzi o generała Jaruzelskiego, który w 1989 poprzez działania... ...że iluminati są odpowiedzialni za całe zło, które pojawiło się na świecie. Dokładnie. I oni są niestety, proszę Państwa, odpowiedzialni za to zło, które w 1989 w Polsce nastąpiło. Posłuchajmy tego fragmentu. Jak Jaruzelski został wybrany? Prezydenta Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Otwieram posiedzenie. Najpierw wielokrotnie głosowano nad procedurą wyboru. Ani przez chwilę nie można było posądzić posłów i senatorów o automatyzm zdecydowania. Wyraźnie ustaliły się granice między opozycją a koalicją, chociaż i ta do końca nie była jednomyślna. Fotel prezydenta jeszcze pusty. Marian Orzechowski w imieniu klubu poselskiego PZPR rekomenduje na ten urząd generała Wojciecha Jaruzelskiego. Posłowie i senatorowie głosują zgodnie z własnym sumieniem, wolą wyborców i dyscypliną... I widzimy tu wielu Żydów, którzy dorobili się ogromnej statusu celebrytów w III RP. To jest, proszę Państwa, początek nieszczęścia Polaków. 89 rok.
Więc są dowody na to, że Jaruzelskiego, że to są, tutaj co się mówi, to są kompletne bzdury, że Jaruzelskiego na fotelu prezydenta posadowili właśnie amerykańscy iluminaci. I o tym jest ten film. Ciekawe, czy dysponuje dowodami potwierdzającymi istnienie iluminatów. Statua Wolności została stworzona przez członków Bractwa Illuminati. Gdy poznacie jej symbolikę, nigdy nie spojrzycie na nią w dotychczasowy sposób. Wybór miejsca naszego spotkania nie jest przypadkowy. Siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych znajduje się na działce podarowanej miastu przez Davida Rockefellera. I o to też chodzi, że mówi się dużo o Rothschildach w Polsce, a Rockefellerach bardzo mało. Dlaczego? Celem było utworzenie jednego światowego rządu. Dlaczego? Gdy o tym myślę, rozpiera mnie duma. Skoro Fundacja Batorego jest na przykład, Rockefeller siedzi w Fundacji Batorego. Jak najbardziej. Przybliżysz nam symbolikę statuły? Głowa kobiety przyozdobiona jest koroną. 7 promieni symbolizuje słońce lub oświecenie. Co w tym złego? Iluminaci nie utożsamiają oświecenia z Ameryką ani z wolnością. To symbol szatana, Lucyfera. Władza jest nierozerwalnie związana z iluminatami. Statua Wolności jest jedynie kropką nad i, posągiem związanym z szatanem. To jemu zadedykowany jest pomnik. Iluminaci chcą pokazać, kto jest prawdziwym władcą Ameryki. Skąd ta pewność? Imię Lucyfera oznacza tego, który... Zalinkuję te wszystkie rzeczy, które były pod poprzednim filmem, bo on zostanie zdjęty z powodów niezrozumiałych dla mnie. Będą trwać rozmowy i przepychanki z YouTube, bo tak nie może być, że Polacy nie mogą, sugeruje się, że mogą zarabiać na filmach na YouTube, a no 40 centów, proszę Państwa, no to jest po prostu zarobek, no nie, brak słów, co to jest. I fragment z tego filmu może przeciągniemy go troszeczkę dalej. Tu chodzi o to, że ci ludzie są pewni, że nie mają wątpliwości co do tego, że to jest Lucyfer, posąg Lucyfera, rzekomo w postaci kobiecej. Ale wiemy, że te istoty demoniczne są w stanie zmieniać płeć. Ale nie o tym jest ten film. Ja tu Państwu chciałam pokazać na tym filmie, że warto wiedzieć, że prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Bush senior usadowił na fotelu prezydenta III RP znienawidzonego przez Polaków generała Jaruzelskiego w 1989, który to jako pierwszy prezydent III RP został wybrany nie w wyborach powszechnych, ale przez Zgromadzenie Narodowe i to zaledwie jednym głosem. Jak to się odbyło, widzimy tutaj. Skończymy może oglądać ten film. No tu jest pełno kłamstw. Niby to się nazywa tutaj kronika, ale bez komentarzy odpowiednich to jesteśmy cały czas wprowadzani w błąd. To całe głosowanie przy urnie to jest wielka chucpa żydowska. Antypolskie działanie destrukcyjne.
które zakończyło się dla Polaków katastrofą, bo widzimy, jaką w tej chwili to jest katastrofą. Ten link też zamieszczam do tej kroniki. Jakby to było nie wiadomo ile lat temu, jakość tego filmu jest tak obrzydliwie niska. Ze skutkami takimi. Bezrobocie w Polsce sięga prawie 50% w niektórych regionach. I kto jest temu winien? To pytanie należy zadawać, dlatego że Polacy mają prawo do osądzenia winnych. Założone w 1832 roku. I tutaj trochę jeszcze o. Do stowarzyszenia należy. Ci ludzie mają imiona i nazwiska, proszę Państwa. Nie są anonimowi. Ci iluminaci. Mamy Cię wierzyć na słowo? Przejdźcie się po Nowym Jorku, rozejrzyjcie się dookoła, a zauważycie symbolikę bractwa. Piramida z okiem w środku, piramida skąpana w blasku słońca. Tak, o piramidach to jeszcze do tego dojdziemy. W każdym razie ja polecam tutaj na listwie rolę Kiszczaka. Rolę Kiszczaka, proszę Państwa, w działaniach w Londynie w 1946. Niewielu Polaków wie o tym, że Kiszczak udał się z tajną misją wojskową Smiersz Achnenerbe do Londynu, a po jego powrocie w 1947 zmarł prezydent Raczkiewicz, prezydent II RP. I te mordy polityczne to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla satanistycznych masonów, nemrodycznych buntowników. Dziękuję za uwagę, mówiła Beata Andreas. Do następnego odcinka, w którym chcemy poruszyć kłamstwo wokół, o którym tutaj jest mowa, z obeliskami, kradzionymi 5 obeliskami z Egiptu, dokąd zostały skradzione, gdzie zostały ustawione. Gdzie zostały te obeliski ustawione? A między innymi właśnie w Nowym Jorku, w Rzymie, w Watykanie, w Londynie. I w Paryżu. I nie jest prawdą to, co się mówi o przeszłości, tak starej przeszłości. Tych budowli. Jest hipoteza, że Napoleon zbudował je, zarówno te obeliski, jak i piramidy, te największe w Giza. Nie wiadomo co jeszcze, właśnie Sfinksa w XVIII wieku. Dziękuję za uwagę, mówiła Beata Andreas, szczęść Boże. Tytułów. Miłosne gierki nazwano to po polsku, ten film, a po angielsku zupełnie inaczej. Gdyby tytuł został prawidłowo przetłumaczony, powinien być przetłumaczony jako skórzany łeb. Dlaczego on został tak zmieniony? W ogóle kwestia to jest inna jeszcze kwestia zmian tytułów. Państwo widzicie po angielsku ten tytuł w oryginale. Kwestia tytułów to jest jeszcze inna sprawa. Ale czego? Witam Państwa z Wrocławia. Jest 5 listopada 2015 roku. Potrzebne jest zrobienie kompilacji z tego filmu, który wczoraj umieściłem na Królewska TV. Nemrodyczni iluminaci, masoni,
postawili w USA statuę Lucyfera i kradziony z Egiptu obelisk szatana w Nowym Jorku, czyli tak zwaną statuę wolności, dlatego że YouTube blokuje zarabianie na tym filmie. Ale też z innych względów znajomi zgłaszają, że chcą polskie filmy, a nie amerykańskie. Polscy masoni tutaj boją się najbardziej, a no przedstawia ta grafika. Tutaj tematem tak naprawdę głównym tego filmu, który zrobiłam wczoraj, o nemrodycznych masonach z USA, którzy postawili statuę Lucyfera. Tak naprawdę chodzi o generała Jaruzelskiego, który w 1989 poprzez działania, a więc siedem pojawia się raz po raz. Gdy mamy do czynienia z masonami, dzieło przypadku możemy wyeliminować. Czy iluminaci przeniknęli do struktur organizacji wolnomularskich? Tak, proszę Państwa, chodzi o, na początku tego fragmentu, który umieściłam, chodzi o numer 7. Teraz Państwu pokażę George Clooney. Hollywood, znana gwiazda. Jaki on tutaj ma numer na koszulce, widzicie Państwo? Zaś w islamie jest mowa o siedmiu niebach i siedmiu wrotach piekieł. Siódemka pojawia się w każdej z wielkich religii. Widać to również tutaj na okładce Miłosne Gierki. Pojawia się raz po raz. Gdy mamy do czynienia z masonami, dzieło przypadku możemy wyeliminować. Czy iluminaci przeniknęli do struktur organizacji wolnomularskich? Skoncentrujmy się przez chwilę na powtarzającym się wzorze, dodatkowym celu. Za chwilę spotkamy się z człowiekiem... Zatrzymajmy się na chwilę, dlatego że jeszcze przedstawię zmianę...